Hej, witam was w filmie pod tytułem Proces stworzenia awataru na YouTubie. Dobra, po tym 6-sekundowym wstępie zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było kliknięcie w plik nowy i wybrałem rozmiar 500 pikseli na 500 pikseli. Następną akcją, którą wykonałem, było przerzucenie swojego tła, które wcześniej znalazłem w internecie. W moim przypadku jest to panorama gór. Należy ten obrazek zmniejszyć do wymiarów naszego awataru. I należy wyśrodkować obraz. Ja połączyłem sobie moją panoramę gór z tłem, klikając na moją warstwę z górami i prawym przyciskiem i klikając połącz w dół. Po tych czynnościach należy kliknąć w ikonkę A i napisać swój nick. Teraz należy wybrać swoją czcionkę, wielkość czcionki i takie różne rzeczy. To może wam chwilę zająć, ale warto. Wybierzcie najładniejszą. Następnie klikamy prawym przyciskiem w warstwę z tekstem i klikamy kanał alfa na zaznaczenie. Kolejnie klikamy prawym przyciskiem myszy powiększ i powiększamy tak o 5 albo 10. Następnie robimy nową warstwę i kolorujemy całość na czarno. I przesuwamy pod napis. Następnie ustawiamy tak biały napis, żeby jakoś tam cieniem rzucał. Ja chyba dam sobie na środek. No albo tak lekko przesunięty w lewy górny róg. Następnie dajemy prawym przyciskiem myszy w warstwy i połącz w dół. Tak jak na filmie. Teraz tworzymy nową warstwę i bierzemy tak zwaną magiczną różdżkę i zaznaczamy na tej pustej warstwie. Następnie zaznaczenie zmniejsz tak o 10 i dajemy zaznaczenie odwróć i kolorujemy na czarno. Następnie, teraz jest to bardzo ważne, zaznaczenie brak. I klikamy w filtry, rozmycie i rozmycie Gaussa. Teraz tak manewrujemy osią X i Y, żeby ładnie nam się zrobiło przyciemnienie boków.
teraz róbcie to, co ja na filmie na przykład, bo teraz będę zmieniał kolory naszego tła, tak żeby ją przyciemnić, zmniejszyć nasycenie, zwiększyć nasycenie. Tu nie będę tłumaczył, tu po prostu trzeba przysiąść i sobie popróbować parę rzeczy. No, możecie popróbować to, co ja na filmie. Teraz postanowiłem sobie dodać jakąś postać do mojego awataru. Tym razem jest to bezimienny z gry Gothic. I należy zrobić nowy plik. Trzeba kliknąć plik, nowy. Tutaj sobie dać tak 1000x1000 i wrzucić sobie nasz obraz. Należy kliknąć tak zwane lasso i dokładnie oznaczyć dookoła naszą postać, tak jak jest to pokazane na filmie. A jeśli źle dacie kropkę, to wystarczy nacisnąć backspace. To jest taka backspace, chyba tak to się nazywa. To jest to do cofania tekstu, ja nie mam podpisanego. Po zaznaczeniu klikamy Enter i klikamy prawym przyciskiem myszy, zaznaczenie odwróć i patrzymy, czy na pewno mamy dodany kanał alfa. Tam klikamy warstwę w prawo i ta, jeśli jest na szaro kanał alfa, no to jest dobrze. Klikamy Del lub prawy przycisk i wyczyść. Następnie przesuwamy i wyczyszczamy boki tym samym sposobem. Następnie przenosimy naszą postać bezimiennego do naszego awataru, tak jak na filmie. I wszystko ładnie ustawiamy. W tym momencie awatar jest już gotowy. Co mi zostaje, tylko pożegnać się z wami i podziękować wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka i napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się, do następnej niedzieli. No chyba, że będziecie oglądać Gothica. No to do poniedziałku. Czyli do jutra. Elo!